Przygotowujesz się do egzaminu dla operatorów na podesty ruchome? Przygotuj się z firmą specjalistki. Ten krótki film pokaże Ci, jak w prawidłowy sposób zrozumieć i rozwiązać prawidłowo zadania, które dotyczą wykresów i diagramów podczas egzaminu. Zapraszamy. Otrzymując zadanie podczas egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego na podesty ruchome, na początek popatrz na diagram, który otrzymałeś i zorientuj się, co już możesz sobie z niego tutaj przeczytać. Tu mamy akurat diagram od maszyny teleskopowej, maszyny koszowej. Jest kilka oczywiście parametrów, które możemy sobie tutaj wyczytać i teraz je kolejno omówię. Pierwszy to będzie wysokość podnoszenia. Ta wysokość podnoszenia zawsze będzie liczona tutaj od cyfry 0 i będziecie jej zawsze szukać w części pionowej. Czy to z tej strony wykresu, czy to z tej strony wykresu będą te cyfry zaznaczone, to nie ma znaczenia. Ważne, że wysokość podnoszenia jest zawsze podawana w metrach i będziecie ją czytać w pionowej części wykresu. Jeżeli sobie popatrzymy tutaj na nasz podnośnik koszowy, to wysokością podnoszenia będzie to miejsce, gdzie operator w koszu stoi swoimi nogami. Kolejnym elementem, który przeczytamy, to będzie nasza wysokość robocza. Ta wysokość robocza będzie również tym parametrem czytanym w pionie, będzie ona podana tutaj oczywiście również w metrach, natomiast ważne jest to, że wysokość robocza to jest to miejsce, gdzie nasz operator coś montuje, czyli ma ręce podniesione do góry. I przyjęło się, że ta różnica między wysokością podnoszenia a wysokością tutaj roboczą to jest średnio pracownik z rękoma u góry, to jest średnio 2 metry. I patrząc na nasz wykres, no to jeżeli byśmy przyjęli, że 20,5 metra to jest nasza wysokość podnoszenia, to później wysokość robocza będzie 22,5 metra. Kolejnym elementem, który przeczytamy sobie z naszego diagramu, to już będzie nasz wysięg boczny. I słuchajcie, ten wysięg boczny będziemy już szukać tutaj w tej części poziomej naszego wykresu. Dlaczego? Dlatego, że wysięg boczny to jest ten element pracy, gdzie oprócz podnoszenia możemy jeszcze coś w bok tutaj naszym ramieniem sięgnąć i jakąś pracę wykonywać. Kolejnym elementem będzie oczywiście nasz maksymalny udźwig i tutaj, jeżeli popatrzymy sobie znowu na ten wykres, to mamy dwa rodzaje udźwigu. Pierwszy to jest 200 kg i drugi to jest 80 kg. On będzie oczywiście zależny od tego naszego wysięgu bocznego, jak daleko od tej osi naszej tutaj maszyny będziemy również tą maszyną pracować. Później będziemy mogli sobie określić, ile mamy obszarów pracy w naszej maszynie. Jeżeli sobie popatrzymy na ten wykres, to tutaj producent nam określa dwa obszary pracy. Ten pierwszy, który jest tu jaśniejszy, szary w środku, czyli w tym miejscu nasz operator będzie mógł pracować, oznacza, że możemy pracować z udźwigiem 200 kg. Natomiast ten drugi obszar pracy, ten taki węższy paseczek tutaj, bardziej taki szary, pokazuje nam, że tutaj w tej części operator będzie mógł pracować tylko z udźwigiem 80 kg. Skąd się zmieniają te udźwigi? Przede wszystkim zależą one tutaj od tego naszego wysięgu bocznego naszej maszyny. To ma też związek z tym, żeby maszyny nie przeciążyć, maszyny oczywiście nie przewrócić. Maksymalna ilość osób, to co też możemy określić na maszynie, najczęściej producenci rysują nam ludzika i zaznaczają jakąś cyfrę 1 czy 2, natomiast jak popatrzymy sobie na ten diagram tutaj, nasz diagram, no to generalnie nie ma tutaj informacji o tym, ile osób może pracować. Powinna być taka osoba w koszu zaznaczona albo, tak jak wcześniej powiedziałam, gdzieś tutaj z boku. Jeżeli takiej informacji tutaj nie macie, no to gdyby było pytanie, ile osób może pracować w tym koszu, no to niestety nie możecie tego przeczytać, czyli odpowiedź prawidłowa będzie nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. I kolejne to jest obrót naszego podestu. Tutaj mamy pokazany obrót naszej wieży podestu, to jest 360 stopni, czyli tutaj producent w jasny sposób nam to określił. I ostatni parametr, dosyć istotny, to czy praca jest na podporach. Słuchajcie, jeżeli nie widzimy tutaj podpór, one powinny być zaznaczone tutaj,
No to tak samo jak w przypadku tej ilości osób. Jeżeli czegoś nie widzę, nie ma na tym wykresie, no to odpowiedź jest jasna, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, to tutaj mamy jeszcze jeden wykres egzaminacyjny, natomiast chciałam Wam go pokazać, bo w taki sam sposób możemy sobie łatwo odczytać nasze parametry. No i zobaczcie, wysokość podnoszenia czytamy w części pionowej, mamy tutaj od zera do góry, bądź możemy też czytać z tej strony naszego wykresu. Jak sobie znowu naniesiemy to na nasz kosz, czyli wysokość podnoszenia tam, gdzie stoję nogami, no to przyjmiemy, że tutaj będzie około 23,5 metra. Później będziemy sobie szukać naszą wysokość roboczą, czyli tam, gdzie sięgną moje ręce. No i znowu będziemy czytać również z tej części pionowej, czyli jeżeli wysokość podnoszenia jest 23, 23,5 metra, no to ręce moje będą pracowały na wysokości 25, 20,5 metra. Wysięg boczny w przypadku tego wykresu będzie mierzony tutaj od zera, bo maszyna może pracować zarówno z prawej strony, jak i może pracować ze strony lewej. I ten wysięg boczny, pamiętajcie, że zawsze będziemy sobie szukać w poziomie w tej części, natomiast ważne jest to, że zaznaczamy sobie ten wysięg boczny do tego skrajnego punktu naszego obszaru roboczego. Kolejnym elementem będzie maksymalny udźwig. W tym przypadku mamy udźwig 200 kg i oczywiście 80 kg. Ale jeżeli pytanie jest o maksymalny, to dla nas będzie ta odpowiedź 200 kg jak najbardziej poprawna. W przypadku pytania, ile mamy obszarów pracy, no to patrząc na ten wykres, mamy dwa obszary pracy. Zarówno ten, który jest tutaj w środku, czyli do tej tutaj konkretnie linii, będzie nam oznaczał udźwig 200 kg. Pamiętajcie, że jeżeli coś jest do linii tej, to jest 200 kg. Natomiast później już jest ten cieńszy tutaj pasek, on jest akurat też tutaj na biało zaznaczony, ale tu już producent pokazuje nam, że jest to 80 kg. Jeżeli podczas zadania wyjdzie Wam coś tutaj na wykresie i połączy się na tej linii, to będziecie zaznaczać odpowiedź, że jest to 80 kg. Maksymalna ilość osób na platformie, no tutaj akurat producent nam określił, że jest to maksymalnie dwie osoby, ale te dwie osoby może pracować w tym obszarze pracy z 200 kg udźwigu, natomiast jest jeszcze jedna osoba, która może pracować w tym obszarze pracy, w tym tutaj pasku, bo ma w koszu udźwigu tylko i wyłącznie 80 kg. Dlaczego ten udźwig się tutaj zmienia? No przede wszystkim z tego powodu naszego wysięgu bocznego. Kolejno pytanie o obrót podestu. Zobaczcie, tutaj już nie mamy zaznaczonego tego obrotu, jak było poprzednio 360, więc znów na to pytanie odpowiemy, że nie potrafimy przeczytać tego parametru. Kolejno, czy praca jest na podporach? No i widzimy tutaj, że są podpory zaznaczone, więc możemy odpowiedzieć, że tak, praca w przypadku tej maszyny jest oczywiście na podporach. To przejdźmy sobie do pierwszego zadania, które może być tutaj podczas naszego egzaminu. Otrzymaliśmy pierwszy wykres. Najpierw się oczywiście zorientujmy, co na tym wykresie się znajduje. Mamy, już widać, dwa obszary robocze, który będzie i 200 kg, i drugi obszar roboczy 80 kg. Wiemy, że wieża naszego podestu będzie obrotowa 360 stopni, czyli możemy zarówno pracować z tej strony, jak i z tej drugiej strony naszego urządzenia. No i mamy oczywiście wysokość podnoszenia i nasz wysięg boczny, który będziemy sobie czytać z tych parametrów. No to przeczytajmy sobie na początek nasze zadanie. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu. Jeżeli to zadanie będzie w taki sposób skonstruowane, to dla nas jest ważne, że każdą z tych odpowiedzi, która jest tu A, B, C i D, musimy sprawdzić na naszym wykresie, aby wyeliminować te, które są niepoprawne i zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź. Dlaczego jedną? Dlatego, że podczas testów egzaminacyjnych jest tylko i wyłącznie jedna prawidłowa odpowiedź. No dobrze, no to nanosimy nasze dane. Mamy wykres. A. Maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 metra. Wysokość podnoszenia
Szukamy tutaj sobie w tej części pionowej. No i na naszym koszu to jest miejsce, gdzie stoimy nogami i wychodzi mi tu z tego wykresu, że jest to 20,5 metra, więc ta odpowiedź A na razie jest odpowiedzią prawidłową. Jeżeli mamy wysokość podnoszenia 20,5 metra, a w B nas pytają, maksymalna wysokość robocza 22,5 metra, no to tak naprawdę to, co wcześniej powiedziałam, przyjmuje się, że człowiek, który ma ręce do góry podniesione, czyli będzie w tym miejscu, to jest średnio 2 metry na człowieka. I zobaczcie, z tego wykresu wychodzi nam, że 20,5 metra plus 2 metry na człowieka to jest oczywiście nasze 22,5 metra, czyli w tym przypadku ta odpowiedź B jest też odpowiedzią prawidłową. Z kolei w pytaniu tutaj C pytają nas maksymalny udźwig podestu 200 kg. No to jak popatrzymy sobie na nasz wykres, mamy dwa udźwigi. No ale maksymalny jest tylko jeden i jest on 200 kg. Czyli odpowiedź C też jest odpowiedzią prawidłową, a odpowiedź D, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, mamy zaznaczyć tylko jedną, więc tutaj w przypadku tego pytania odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Tu mamy kolejne zadanie. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokości 22 metry i wysięgu 4 metrów. No i co teraz sobie zrobimy? Zobaczcie, podkreślimy sobie tą wysokość 22 metry, którą będziemy szukać w pionie i oczywiście nasz wysięg 4 metry, który będziemy szukać w poziomie. Słuchajcie, co najlepiej zrobić? Szukamy wysokości roboczej w tej części pionowej. 20, 21, 22. Najlepiej sobie przerysować linię przez cały wykres. Później szukamy wysięgu 4 metry, to będziemy go szukać w poziomie. Mamy 0, mamy 1, mamy 2, mamy 3, 4. Słuchajcie, od 4 metrów jedziemy tutaj do góry aż do tych 22 metrów i tak naprawdę tutaj mamy ten punkt, gdzie się nam te dwie linie połączyły, a te linie połączyły się w obszarze, który zaznaczony jest tutaj 200 kg, czyli prawidłowa odpowiedź w przypadku tego zadania będzie odpowiedzią C, czyli 200 kg. W tym zadaniu pojawia nam się troszeczkę inny wykres, natomiast parametry zawsze będziemy czytać te same. Przypomnę, że w pionie będziemy czytać wysokość podnoszenia i wysokość roboczą, a w tej części poziomej będziemy czytać nasze wysięgi. Widzimy, że podest jest na aucie, widzimy, że ma tutaj podpory, no i mamy zaznaczone trzy obszary pracy z odpowiednim udźwigiem. Ten pierwszy wskazuje nam 230 kg, drugi tutaj taki szary pasek, bardzo wąski, będzie nam wskazywał 200 kg udźwigu i ten trzeci, ostatni pasek, taki bardziej grafitowy, pokazuje nam, że w tym obszarze możemy pracować z udźwigiem 100 kg. I teraz w tym zadaniu pytają, w oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu. W przypadku tego zadania będziemy znowu nanosić nasze odpowiedzi A, B, C i D na nasz diagram, po to, żeby wyeliminować te, które są błędne i oczywiście zaznaczyć te, które są prawidłowe. Czyli A, maksymalny udźwig podestu to 230 kg. No to patrząc na nasze udźwigi, tak, 230 kg to jest na razie prawidłowa odpowiedź. B, maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg to ma być na 13 metrach. Czyli zobaczcie, pytają nas o wysięg na 13 metrach, czy wyjdzie nam wtedy udźwig 80 kg. Co robię? Idę do części poziomej, 12, mam tutaj 13, przeciągam sobie tą linię do obszaru roboczego, a ten obszar roboczy pokazuje mi, że to jest moje 100 kg, a w tym zadaniu pokazali, że miało wyjść nam 80 kg, czyli odpowiedź B jest odpowiedzią nieprawidłową. W przypadku odpowiedzi C, maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg ma nam wyjść 20 metrów. Więc idę sobie do mojego podestu, wysokość robocza. Zobaczcie, tu jest podnoszenia, więc robocza to będzie to tutaj najbardziej skrajny punkt. I jak sobie przeciągnę tą linię tutaj w prawo, żeby szczytać parametr, to wysokość robocza, zobaczcie, wyjdzie mi prawie 27 metrów.
a w odpowiedzi C jest podane, że powinno być 1,20 m, czyli ta odpowiedź C w tej chwili jest też błędną odpowiedzią i w odpowiedzi D zaznaczono odpowiedź B i C jest prawidłowa, co jest również błędną odpowiedzią, bo w przypadku tego pytania prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź oczywiście A. Przy tym zadaniu znów mamy troszeczkę inny diagram, natomiast dane znowu te same. W pionie szukamy wysokości podnoszenia roboczej, w poziomie od zera szukamy wysięgu bocznego, mamy trzy obszary pracy, w pierwszym jest 215 kg do tej pierwszej linii, w drugim, tym środkowym, mamy 115 kg i ten cienki zewnętrzny pasek będzie nam pokazywał obszar roboczy z udźwigiem 80 kg. W zadaniu jest pytanie, w oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokości 21 m i wysięgu 11 m. Co teraz zrobimy? Mamy wysokość 21 m i nasz wysięg 11 m. Najpierw sobie szukamy wysokości w tej części tutaj naszej pionowej. Tu jest nasze 21, więc słuchajcie, najlepiej sobie przerysować tą linię 21 przez cały wykres. Później szukamy naszego wysięgu 11, 10, 11 jest tu i również tą naszą linię ciągniemy aż do samej końca, do tej wysokości 21 metrów. Zobaczcie, że one nam się połączyły w tym miejscu poza obszarem pracy. I teraz idziemy sobie do naszych odpowiedzi. Odpowiedź A. Czy jest to 215 kg? Nie. B. Czy jest to 115 kg? Też nie. C. Czy jest to 80 kg? Też nie. A odpowiedź D. Praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy. Tak, to jest odpowiedź prawidłowa, dlatego że jesteśmy poza obszarem pracy, czyli nie możemy na tej maszynie przy tych parametrach pracować. W tym zadaniu pytają nas, aby na wykresie wskazać maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg, czyli przede wszystkim wysięg i przy masie 80 kg. Ważne, że na tym wykresie mamy dwa obszary robocze, jeden na udźwigu 200 kg i ten najbardziej zewnętrzny, ten wąski tutaj będzie 80 kg, zarówno z tej strony, jak i z tej przeciwnej strony. Pamiętajcie tylko, że jeżeli Wam coś wyjdzie na tej linii, połączą się parametry, to będzie to 80 kg, jeśli na tej linii, to będzie to 200 kg. I zobaczcie, co ja teraz zrobię. Biorę sobie nasze 80 kg, czyli tą linię tutaj zewnętrzną, no i zaznaczam od najbardziej zewnętrznej, o, jadę tutaj skrajnie w dół, o, no i wyszło mi 7,7 metra. Patrzę sobie teraz na nasze odpowiedzi A, B, C i D i prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu będzie odpowiedź C, 7,7 metra. No to teraz chwila czasu dla Ciebie. Zapoznaj się z tym pytaniem, no i spróbuj samodzielnie na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że zaznaczyłeś odpowiedź D, ponieważ to jest prawidłowa odpowiedź. Maksymalna wysokość robocza to jest to miejsce tutaj, gdzie sięgają nasze ręce i jest to 14,5 metra i maksymalny udźwig podestu to jest oczywiście 200 kg. Tutaj mamy zadanie, w oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokości 23 i wysięgu 6 metrów. Czyli mamy wysokość 23 i wysięg 6 metrów. No i znowu, wysokości podnoszenia, jak i wysokości robocze szukamy w tej części tutaj pionowej. Czyli mamy wysokość 23 jest tutaj. Zawsze proponuję sobie tą linię przez całą długość naszego wykresu sobie tutaj przerysować. Drugim parametrem jest wysięg 6 metrów, czyli szukam go sobie tu. No i muszę
te linie nam połączyć. Zobaczcie, że łączą się nam tutaj w tym punkcie, a w tym punkcie mamy obszar roboczy, który mówi o tym, że jest to nasze 200 kg udźwigu, czyli w przypadku tego zadania będzie prawidłową odpowiedź C. No i ostatni wykres przed nami. Taki chyba najdziwniejszy wykres tej wszystkich puli wykresów do wyboru egzaminacyjnych. Ważne, że ten wykres jest pokazany z góry. Jeżeli będziemy mieć wykres pokazany z góry, to na pewno nie przeczytamy sobie na tym wykresie ani wysokości podnoszenia, ani wysokości roboczych. To, co będziemy mogli sobie tutaj przeczytać, to będziemy czytać nasze wysięgi, będziemy czytać też nasze udźwigi. Natomiast zobaczcie, jeżeli dostaniecie ten wykres, to pamiętajcie o tym, że to, co jest tutaj z przodu, jest kabiną podestu samochodowego, czyli to będzie przód naszego wykresu. Jeżeli tu jest przód i wyobraźcie sobie, że siedzicie w kabinie, to z tej strony będzie lewa strona, tutaj będziecie mieć u góry prawą stronę, a z tyłu będzie tył naszego pojazdu. To jest bardzo ważne, żebyśmy umieli prawidłowo przeczytać nasze parametry. Bo zobaczcie, mamy tutaj takie rubryki, które pokazują nam jakieś parametry podane w metrach i zarówno zaczynają się one od zera tutaj do góry bądź w dół, ale też mamy tutaj w części poziomej też takie same parametry. Tak jak powiedziałam, tutaj wysokości roboczej i wysokości podnoszenia nie będziemy sobie szczytywać. Natomiast będziemy czytać parametry dla strony lewej i będziemy ją czytać tutaj z tej strony, z tej rubryki, linijki. Natomiast dla części prawej będziemy sobie czytać również tutaj z tej strony, z tej części naszych parametrów. Natomiast jeżeli będziemy czytać jakiekolwiek parametry dla naszego tyłu pojazdu, to będziemy się już sugerować tymi cyframi, które będą tutaj podane w poziomie. Istotne jest jeszcze w tym wykresie to, że te okręgi, które macie dookoła, one po całej długości naszego wykresu będą mówiły o naszym udźwigu. I dla 80 kg będzie to ten okrąg najbardziej zewnętrzny, dla 120 kg będzie ten tutaj w środku i dla 200 kg będzie ten najbardziej wewnętrzny. Zawsze, jeżeli będziemy mieć dla 200 kg coś sprawdzić z lewej strony, to będziemy sprawdzać tu, jeżeli z prawej strony, to tu, a jeżeli z tyłu pojazdu, to będziemy tu. Ważne, że przy tych zadaniach trzymajcie się zawsze tych okręgów. Jak będzie pytanie o 100 kg, przepraszam, o 120 kg, 80 kg, to trzymajcie się odpowiedniego okręgu udźwigu. No dobrze, to popatrzmy, o co nas tutaj pytają. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg, no bo nie będzie tu wysokości, podestu z obciążeniem 200 kg. I teraz zobaczcie, co musimy zrobić. W przypadku tego zadania sprawdzimy sobie znowu A, B, C i D, aby wyeliminować błędy i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. No to teraz co robię? 200 kg to jest, słuchajcie, ten krąg, który jest tutaj w środku. Tu już Wam wcześniej powiedziałam, że to będzie, ja to może tutaj zapiszę jako literka L, lewa strona. Tutaj będzie prawa strona, a tutaj będzie jako literka T tył naszego pojazdu. To jest dla nas bardzo ważne, bo zaraz zobaczycie, jak brzmią odpowiedzi. No to zaczynajmy. A. 8 metrów z lewej strony pojazdu. Lewa strona pojazdu jest, słuchajcie, tutaj i 200 kg jest tutaj w środku. Co robimy? Bierzemy sobie linijkę, bierzemy te nasze 200 kg i powinniśmy sobie od linijki równiutko przerysować tutaj w prawo naszą linię. I zobaczcie, dla lewej strony 200 kg to mi wyszło, że jest to jakieś 6 metrów, a oni napisali, że powinno być 8, więc na razie odpowiedź A jest błędna. To ma w odpowiedzi B 13 metrów z prawej strony pojazdu. No to idę na prawą stronę, czyli idę sobie teraz w ten obszar tutaj, szukam moich dalej 200 kg, no i co robię?
Tu mam 200, no to przeciągam znowu linię w prawo i wychodzi mi 8,9 metrów, a napisali, że ma być z prawej strony 13, czyli to jest też w tej chwili błędna odpowiedź. I sprawdzam sobie odpowiedź C, 16 metrów z tyłu pojazdu, no to znowu moje 200 kilo, tył pojazdu to jest ta linia tutaj, no to nanoszę ten parametr, zobaczcie, rysuję, idę w dół i wyszło mi, że jest to 12 metrów, a tutaj jest napisane, że ma mi wyjść 16 metrów, czyli ta C jest też błędną odpowiedzią, a odpowiedź D, wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe, w przypadku tego zadania będzie jak najbardziej prawidłowa. Mam nadzieję, że ten krótki film pomoże Ci się przygotować do swojego egzaminu dla operatorów podestów ruchomych. Jeżeli oczywiście uczysz się do egzaminu, to zapraszam Cię też na naszą stronę specjalistki.com.pl. Tam jest zakładka testy UDT i możesz się do egzaminu również uczyć w wersji online, choćby nawet losując sobie codziennie test 15 pytań. Jeżeli podobał Ci się ten film, to oczywiście prosimy o like. Jeżeli czegoś Ci tutaj brakowało, to napisz nam w komentarzu, a na pewno w kolejnych filmach zwrócimy na to uwagę.